Witam bardzo serdecznie, jestem z Bajszak i chciałbym was zaprosić na piłkarską przygodę w świecie Football Managera 2017, z serii, która w moim życiu istnieje już od 21 lat. Co będziemy robić? Przejęliśmy po Arseniu Węgerze Arsenal. Arsen Węgier został, jak widzimy, naszym dyrektorem do spraw sportowych, więc będzie pomagał nam w kompletowaniu składu. Będzie służył swoją radą i doświadczeniem został w klubie. Oczywiście prezes klubu spytał się, czy nie mam nic przeciwko temu. I oczywiście nie mam nic przeciwko temu, to bardzo bardzo fajnie, że mamy możliwość konsultacji właśnie z Węgerem. Naszym celem, jak widzimy, jak popatrzymy na Arsenal, ja prognozują, że będziemy nawet skończymy sezon na czwartym miejscu. Jeśli popatrzymy na historię. Mamy 13, 13 razy zdobyli Premier League. Raz zdobyli Puchar Zdobywców Pucharów, raz Puchar Europy, wtedy się nazywał Puchar UEFA w 1970 roku. Puchar Zdobywców Pucharów oczywiście w 94. 12 razy FA Cup, 2 razy EFL Cup i 14 razy Community Shield. I naszym celem jest do tej kolekcji dorzucenie Ligi Mistrzów. To jest nasz cel główny. Oczywiście bardzo fajnie byłoby, jeżeli zdobylibyśmy ligę po raz pierwszy od sezonu 2003-2004, także dosyć długo już czekamy na, na mistrzostwo kraju. W tym czasie tylko dwa razy na drugim miejscu arsenal był. Więc to jest jakby nasz główny cel zdobycie ligi mistrzów z tym klubem. W pierwszym sezonie mamy budżet transferowy w wysokości 39,5 milionów funtów, 550 tysięcy w budżecie płac. Jak widzimy, Arsenal ma, mamy trzy, trzy główne filozofie. Mamy grać piłką, grać ofensywny futbol i szkolić piłkarzy z wykorzystaniem klubowego pionu młodzieżowego. To są jakby trzy główne aspekty, te, po których nasza praca zostanie oceniona przez zarząd: czy zasłużymy na przedłużenie kontraktu, który jest tylko do końca sezonu, wart 110 tysięcy funtów na tydzień. Widzimy, mamy sporo zawodników na, na wypożyczenie. Na wypożyczenie jest m.in. Wojciech Szczęsny do, do ROMY. Jest Czuba Akpom, który jest bardzo ciekawym, młodym zawodnikiem, napastnikiem, który w tym sezonie będzie reprezentował Brighton. Jack Wilshire oczywiście jest w Bournemouth. Callum Chambers w Middlesbrough. Też bardzo potencjalnie dobry, środkowy lub prawy obrońca. Christian Bielik oczywiście gra w Birmingham. Mamy, mamy trochę kontuzji Gabriel Paulista i Carl Jenkinson wrócą za jakieś 2-3 miesiące, bo oboje mają problemy z wiązadłami. Jenkinson z kolanowymi, Paulista ze stawem skokowym. Trochę gorzej z Murdoch Zakerem, który też ma uszkodzone wiązadła kolanowe, ale jego nie będzie około pół roku. To samo z Danym Mulbakiem, który ma uszkodzenie łąkotki i nie będzie go też przez około pół roku. Jak popatrzymy na raport naszego asystenta, mamy bardzo dużo mocnych stron. Tak, Mamy Petra Czecha w bramce, który jest bardzo dobrym bramkarzem, jest solidną opcją. Także Laurent Kościelny jest solidny jako środkowy obrońca. Nasza grupa dobrze, dobrze i przyjmuje piłkę, i podaje. Mamy dobrą głębię składu. Kilka młodych talentów, w tym Jeff i Adelaide, który może się bardzo dobrze rozwinąć, tak samo jak Ainsley Midland Niles czy Rhys Nelson, 16-latek, 16-letni 16 skrzydłowy. Mamy jeden z najlepszych pionów scoutingu w lidze i jeden z najlepszych sztabów szkoleniowych w lidze. To jeszcze będziemy poprawiać, bo jeszcze mamy trochę miejsca na poprawę. I bardzo dobrze nasz, nasz zespół współpracuje i potrafią podejmować dobre decyzje dużą głębię w, też w pomocy. Gdzie mamy problem? Problem mamy na lewej obronie według naszego asystenta Steve'a Bolda. Na środku obrony też. Jakby mamy mało, mało dobrych zawodników na, tej, na tych pozycjach. Nie jest, nasz zespół nie jest zbyt silny, fizy, fizy, silny fizycznie i brakuje lidera w składzie. Nie wiem czy uda nam się te minusy w okienku transferowym jakby zaspokoić te problemy jakby popatrzymy na skład mamy najlepsi nasi zawodnicy to Alexis Sanchez i Mesut Easil. To, be, to bez wątpienia za nimi zaraz Skacorla, Czech i Ramsey jeśli chodzi o potencjał Bellerin jest tym z największym potencjałem tą osobą jest tutaj także Cordem Mustafi i jest także Alex i Wobik, Czaka, czy też Oxley Chamberlain zobaczymy jak oni się będą rozwijać co mnie martwi, mnie martwi trochę bramka, pomimo tego, że Steve Bolt twierdzi, że mamy bardzo dobrych bramkarzy. Ja nie jestem przekonany ani do Dawida Ospiny, ani do naszego trzeciego bramkarza, Emiliana Martineza, więc tutaj prawdopodobnie będę szukał jakiejś lepszej opcji, dla, żeby w tym sezonie zmienić Petra Czecha. A może w następnym sezonie, może w następnym sezonie będzie, żeby był pierwszym bramkarzem, żeby Czech był już tym rezerwowym. Martwi mnie trochę prawa obrona, gdzie jest tylko Bellerin, i jego zbynikiem jest Debussy, który moim zdaniem najlepsze lata ma za sobą, Francus już. Też nie pograł w, u nas długo, 12 występów, tylko w, przez 3 lata. Więc przez 2 lata w sumie my zaczynamy teraz sezon 2016 17, Więc Francus nie grał zbyt dużo u nas. Środek obrony bym wzmocnił tylko ze względu na kontuzję. No w tym momencie mamy Kościelnego, Mustafiego, to jest nasza podstawowa para obrońców i Holding jako ten młody trzeci zawodnik. Może byśmy dodali jeszcze jednego młodszego zawodnika. Eee, atak mnie trochę martwi. Jest tylko Oliver Giroux z takich typowych napastników. Może na szpicy zagrać też Alexis Sanchez i Theo Walcott, ale tych, to, tą dwójkę bardziej wolę na skrzydle. Oprócz nich jest Lukas Perez, do którego nie jestem przekonany, i Daniel Elba, który nie daj, że jest kontuzjowany. To też do niego do końca nie jestem przekonany, czy on nada się na tego napastnika w klubie, patrząc na to, jakie mamy cele na, na ten sezon i w ogóle w swojej karierze. Więc podejrzewam, będziemy szukać wzmocnienia w ataku, będziemy szukać wzmocnienia, moim zdaniem, w środku pomocy. Jest tu kilka zawod kilku zawodników, do których też nie jestem przekonany, tak jak Fra Francisco Klen, który niby jest bardzo dobrym piłkarzem, ale myślę, że żeby wygrać Ligę Mistrzów, potrzeba jednak trochę ko kogoś trochę mocniejszego w środku pola. Także w okienku transferowym celujemy w bramkarza, środkowego obrońcę, środkowego pomocnika i napastnika. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy mecz rozgrywamy z Bormów u siebie na Emirates Stadium. Do tego meczu jeszcze trochę zostało. Mecz ma się rozbić 13 sierpnia. Więc półtora miesiąca do tego meczu nam zostało. Ja idę patrzeć na listę transferową, na, na to, kogo możemy sprowadzić do, 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 do naszego klubu. I usłyszymy się 13 sierpnia, zaraz przed meczem z Bormów, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Witam z powrotem, mecz, dzień, me, dzień meczu z Bournemouth, jak widzimy wydaliśmy większość naszego budżetu transferowego, nawet w sumie trochę więcej niż mieliśmy, było kilka transferów, zatem od razu przeskoczmy na to okienko i widzimy pierwszym zakupem za 17 milionów funtów, możliwe, że kwota wzrośnie do 25, Gianluigi Donnarumma. Bramkarz AC Milanu, który ma potencjał stać się najlepszym bramkarzem na świecie. Zobaczymy czy się dobrze rozwinie, jak na razie będzie grał. Yy, będzie zastępował Petra Czecha, będzie naszym rezerwowym, yy, także będzie grał w Pucharach. Widzimy yy, też, jego mentorem jest Petr Czech. Więc yy, mam nadzieję, że złapie trochę, yy, to, to przyspieszy trochę jego rozwój kolejnym zawodnikiem za 10,5 miliona funtów przyszedł z Santosu Thiago Maia. To jest defensywny pomocnik, którego ja ćwiczę jako pomocnik długodystansowy. Widzimy w sparingu, zagrał jeden mecz, jedno jeden gol. Akurat właśnie na tej pozycji. Kolejny jest piłkarz z bardzo dużym potencjałem. Kolejny piłkarz, który może się bardzo dobrze rozwinąć. On się z kolei uczy od chyba Arona Ramzeja, jak dobrze pamiętam. Tak, Aron Ramze jest jego mentorem, zobaczymy czy, jak, jak to pomoże jemu w rozwoju trzecim zawodnikiem za 11,5 miliona funtów Federico Bernardesi skrzydłowy Fiorentiny, który może grać jako schodzący napastnik na prawej stronie zauważyliście, nie kupiliśmy napastnika nie kupiliśmy nikogo, żeby zmienił Giroud czy, żeby, czy Lukasa albo Welbecka mam pewien pomysł na taktykę w razie czego, na razie nie, nie trenujemy jej jakby był problem z napastnikami. W Bernardeschi jak widzimy może zagrać ewentualnie na szpicy, jednak bardziej będziemy korzystać z niego na bokach pomocy. Najprawdopodobniej główną jego pozycją będzie tutaj ta prawa pomoc. Kolejny piłkarz z dobrym potencjałem. Widzimy reprezentant Włoch, 7 występów w kadrze. Zobaczymy jak on się rozwinie. No i za 10,5 miliona Seat Kolasinać. Kola Kog ktoś, kogo Arsenal kupił też naprawdę w tym sezonie, w przyszłym sezonie będzie reprezentował, reprezentował barwy kanonierów. My daliśmy za niego 10,5 miliona, będzie naszym lewym obrońcą, dlatego, że też nie kupiliśmy środkowego obrońcy i zaczynam szkolić Nacho Monreala, żeby grał na środku obrony. Więc Kolasinac będzie jakby jego następcą na lewej stronie. Bośniak, który ma 13 występów w reprezentacji. Z ludzi, którzy odeszli, tylko Emiliano Martinez przeszedł, przeszedł do AC Milan. Dostaliśmy 2,3 miliona funtów za niego. Bramkarz, który w tym momencie byłby naszym czwartym bramkarzem, kwota może wzrosnąć do prawie 3 milionów. Nie wiem, czy Milan myśli, że na stole będzie, być, być, zastąpi donarumę Martinezem. Może. Widzimy, mamy dwóch bramkarzy, tylko Martinez i Storari. Jest jeszcze kilka zawodników, nad o którymi o których myślę, ale to może... Jeszcze mam dwa tygodnie czasu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem wróćmy do meczu. O, jeszcze, jeszcze chwila. Widzimy, mieliśmy trochę kontuzji. Yy, nasi lekarze twierdzą, że godzina gry to maksymalnie jak może, może zagrać Walcott, Chamberlain i Gibbs. 45 minut tylko Coakleyna i Bernardeschi nie powinien w ogóle zagrać w tym meczu. Ta piątka wraca po kontuzjach. i Widzimy zapowiedź, Bermów prawdopodobnie zagra 4-4-2 z Wilsonem i Afobe na, na, w ataku. Yy, I Ibem na, yy, na lewej stronie. Oczywiście Jack Wilson nie może zagrać, ponieważ jest wypożyczony od nas. Louis Cook jest kontuzjowany. U nas cztery kontuzje, które zawsze praktycznie przez pół sezonu, będą, trzy z nich przez pół sezonu będą, czyli Mercedes Paulista i Wellback, także Jenkinson i ten Federico Bernardeschi, który walczy z przepukliną pakfinową i nie jest do końca sprawny. Nasi lekarze powiedzieli, żebyśmy raczej go nie ryzykowali. To jest nasza przewidywana jednastka przez Steve'a Bold'a. Jak widzimy, 4-2-3-1 zostało. I w sumie chyba dokładnie tak zagramy. Jak jest tu pokazane, zaraz to zobaczymy. W pierwszym meczu sezonu Manchester City wygrał z West Hamem 1-0, jak widzimy tutaj. Przejdźmy do ustalenia składu i tak mi się zdaje, że on już jest ustalony, że tak zagramy. W bramce będziemy mieli Petra Czecha, naszego pierwszego bramkarza w tym sezonie. Zobaczymy czy Donnarumma podczas sezonu uda, uda się go wygryźć, czy po prostu Włoch będzie się cały sezon uczył od Czecha, żeby, żeby w przyszłym sezonie wstanąć między słupkami jako nasz numer jeden. Ciekawym faktem jest, że Petr Czech przeszedł na emeryturę jeśli chodzi o reprezentację, zrezygnował z gry w kadrze. Petr Czech jest naszym bramkarzem, Zrezygnował z gry w prezentacji, także nie będzie, nie będzie musiał dostawać zwolnień na kadrę. Od lewej strony mamy Nacho Monreala z numerem 18. Nasz lewy obrońca, w tym w, no jak na razie podstawowy szóstka, to Lauren Kościelny. Z 20 Szkordan Mustafi, który mam nadzieję do, dogoni kościelnego, jeśli chodzi o grę. I z 24 Hector Bellerin. Nasza, jedna, jeden z najlepszych młodych zawodników w naszym składzie. W pomocy z Światką Czwórką, Granit Czeka, nasz cofnięty rozgrywający, jak widzimy, ma bardzo dobre podania. Dobry przegląd pola też, jak dobrze pamiętam. Tak, ma dobry przegląd pola, też potrafił uderzyć z dystansu, więc zobaczymy co, zobaczymy, co Szwajcar pokaże nam. Widzimy trzy bramki w meczach towarzyskich. Obok niego z ósemką Aaron Ramsey, nasz zawodnik, który ma grać pomiędzy polami, w środku pola, głównie ma cały jego środek pola być, od jednego pola karnego do drugiego. Ma bardzo dobrą technikę. Także dobrze gra bez, piłko, bez piłki. Ma dobro, dobry przegląd pola. No i potrafi dobrze podawać Aaron Ramsey, więc reprezentant wali jest jednym z, głów, z takich kluczowych elementów naszej, naszej pomocy. Dalej od lewej strony z 11. Alexis Sanchez, nasz schodzący napastnik. On ma tutaj wspomagać Olivera Giru, Jedna z naszych gwiazd zespołu. Obok, obok na środku. Mesut Özil, nasz główny rozgrywający, druga z gwiazd i na prawej stronie z 14 Theo Walcott, nasz skrzydłowy reprezentant Anglii. Zobaczymy, jego, jego szybkość może tutaj odgrywać bardzo duże znaczenie. No i na szpicy Oliver Giroud. Oliver Giroud, nasz, wys... nasz odgrywający, wysoki napastnik, zobaczymy jak będzie się sprawował w tym sezonie. E, oprócz, oprócz tego na ławce rezerwowych Donnarumma, Holding, Kolasinac, Elneni, Kacorla, Chamberlain i Lucas. E, zobaczymy prawdopodobnie, Walco, nie będziemy trzymać Walkota cały mecz, lekarze tak jak mówiłem, powiedzieli, żeby zagrał godzinę, pewnie koło godziny też Tio Walcott opuści boisko. E, jesteśmy faworytami, e, Kluczowym zawodnikiem Bormouth to Steve Cook. U nas, u nas media wskazały Mesuta Zila. asystenta. I Bormouth, jak widzimy, Wilson za fobę w ataku. Jest Jordan Ipe, Gradle, Artery i Surman w pomocy. W obronie jest Daniel Sfontalo, Cook, Francis i Artur Borus w bramce. Mamy polski akcent w Bormouth. Boruts nic cały czas pierwszym bramkarzem AFC Burmów. Tutaj zastosujemy i lubię ściśle kryć napastników przeciwnika i zmuszać ich do zagrywania słabszą nogą. No i zobaczymy. Jesteśmy faworytami. Więc powinniśmy dobrze zagrać. Wierzę, wierzę w ich umiejętności. Rozpocznijmy ten sezon w dobrym stylu. Co do poleceń o tego nie, nie mówiliśmy. Mamy utrzymać piłkę, krótko, podawać, krótko, rozgrywać piłkę po ziemi, tak nasi obrońcy nawet powinni rozgrywać piłkę. Boczni obrońcy powinni się włączyć w akcje ofensywne, żeby dawali opcję pomocnikom. O i styl gry zespołu powinien być płynny, czyli nasi piłkarze będą się asekurować, będą zmieniać pozycję. O i chcę, żebyśmy przejęli kontrolę nad tym spotkaniem. To są jakby nasze główne cele, więc rozpocznijmy ten mecz na niebiesko. Bulmów na czerwono. Nasz zespół rozpoczęli goście, więc teraz na lewej stronie do Greidela Wilson i zaczynamy mecz. Rzut rożny już dla nas: Mesut Ezil do Theo Ramsey i Harry Arthur foruje. Harry Arthur foruje Walkota. Będziemy mieć rzut karny już w drugiej minucie spotkania. No, możemy bardzo dobrze zacząć ten mecz. Zobaczymy jeszcze. Co się stało w polu karnym? Bournemouth widzimy. Mesut Ezil dośrodkował z drutu rożnego. Tutaj Tio Walcott walczył o piłkę. Harry Arthur widzimy. Lekko popchnął, nie wiem, pociągnął za koszulkę Walkota. Nie wiem, czy to był rzut karny, no ale pf, sędzia dzisiejszego spotkania medley podyktował jedenastkę, Oliver Giroud kontra Borut Giroud I Artur Borut broni tą jedenastkę, no, nie tak myśleliśmy, że zacznie się ten sezon. No, zobaczymy jak pójdzie to dalej. Tutaj jedna rzecz, tutaj powinna być tabela ligowa. W nietrafiony rzutkarny teraz szósta minuta. Daniels, Arter, Wilson, Calm Wilson do AFOBE i mieliśmy dużo szczęścia. Benedikt AFOBE powinien to trafić, były piłkę arsenalu. Sam na 10-11 metrze powinien wykorzystać tą sytuację. Teraz nasza kolej, ballerina, ale za daleko przyjął sobie piłkę, jest Daniels. Dalając do środka tutaj powinien to przejąć Aaron Ramsey, dobrze do Mustafiego, Mustafi do granita Chucky, Uzil, Ramsey widzimy i Walcott i Giroud tam już próbowali robić ruch bez piłki, Uzil do Ramseya, Giroud ma dużo miejsca, ale źle przyjął piłkę, dobrze zgrał ją i Alexis Sanchez już w dziewiątej minucie daje nam prowadzenie, no nie trafiliśmy karnego w drugiej minucie. Oliver Giroud zmarnował jedenastkę, jednak tutaj widzimy bardzo dobre zachowanie Francuza. Źle przyjął piłkę, tutaj odskoczyła mu ta futbolówka, zagrał do Sancheza jednak. I Alexis Sanchez z pierwszej piłki pokonuje Artura Boruca. 9 minuta spotkania, prowadzimy 1 do 0. Eee, teraz Ozil traci piłkę w środku pola, Wilson do Afobe. Majlik Afobe będzie pamiętał tę niewykorzystaną sytuację. Teraz Wilson, no ładnie tutaj przeszedł między Mustafiego i Bellerina, jednak... Pet paruje, paruje futbolówka na rożny. Charlie Daniels. I tutaj powinniśmy, Ramsey, no nie, nie najlepsze to wybicie Waliczyka. I Harry Arter miał sytuację, jednak znowu bardzo dobrze PET stanął na wysokości zadania. Broniąc ten strzał z woleja Harry'ego Artera, teraz Theo Walcott wybija. I koniec, tej, będzie koniec tej akcji, 1-0 cały czas prowadzimy, 25 minuta. Mamy lekką przewagę w posiadaniu piłki, też częściej strzelamy. Ale jeśli chodzi, widzimy, aż 5 naszych było z dystansu, więc nie, nie wchodzimy w, z piłką w pole karne, tak jak, tak jak powinniśmy teoretycznie, nie mamy tych dośrodkowań e, kościelny, do Czaki Monreal. Cieszy mnie to, że strzelamy trochę więcej z dystansu, bo Arsenal w prawdziwym życiu nigdy tego nie robi, więc e, zawsze to jakaś zmiana stylu trochę. To jest Jedna, jednak bardzo potężna broń, jeżeli uda się zaskoczyć bramkarza to dobrym, soczystym uderzeniem. Zobaczymy, co z tej akcji wyjdzie. Czeka na lewo do Alexisa. Alexis schodzi do środka do Mysoto Ozila Uzil, 11 metrów, miał dużo miejsca, ale strzelił prosto. W Artura Boruca i Cook wybija na out. 29 więcej spotkania. 1-0 prowadzimy. Nie widzimy, prowadzi też Manchester United. Uzil z rzutu wolnego i Oliver Giroud chyba strzela głową. Tak, bramka dla Olivera Giru, 32 minuta, tam jeszcze był szkorda Mustafi, nie wiedziałem czy przedłużył tę piłkę, czy nie. Jednak Niemiec zostawił futbolówkę, widzimy Uzil tutaj na krótki słupek, Giru zupełnie niepilnowany i Artur Borut zostawiony bez szans, 2 do 0, 32 minuta. Bardzo dobry początek sezonu, jak dla nas. Asysty widzimy Giru i Ozila, także Oliver Giru nie przejął się zbytnio tym niewykorzystanym rzutem karnym. I na przerwę będziemy schodzić z dwubramkową przewagą. Jestem zadowolony z postawy w pierwszej połowie. I kont możemy kontynuować drugą, tutaj Chamberlaina będzie trzeba wpuścić za niedługo. Tym bardziej, że jest dobry wynik, też przyda mu się trochę rozbiegania. Staffi do Giroud, Ziru tutaj przedłużył tę piłkę, ale Borut. bez problemu ją złapie. Widzimy United Middles 3 do 1. Inne wyniki. Całego się dzieje? To widziałem, prowadził 2-0. Uzil teraz doświadkowanie. Giru, piękna bramka od poprzeczki. Znowu doświadkowanie z stałego fragmentu gry Olivera Giru. E, przepraszam, Zila i na końcu tego doświadkowania Oliver Giru uderza pięknie głową. Widzimy Uzil Giru, znowu zupełnie niepilnowany. Świetne uderzenie, piłka odbita od poprzeczki. Odbija się jeszcze przed ziemią, na ziemi przed linią, ale wpada do siatki. 3 do 0. no i Oliver Giroud celuje teraz Fatricka. Eee, zmienimy naszą prawą stronę. Chamberlain za Walcota. Ktoś jeszcze potrzebuje ogrania, przydałby się no, jak z kondycją wyglądamy. i czeka. Może Alleni wejdzie za chwilę. Okset Chamberlain już na boisku. Tio Walcott opuścił je w 62 minucie. 3 do, 3 do 0 prowadzimy, teraz Mkhitaryan strzelił kolejną bramkę. O i znowu Ramsey, tutaj Arter, Arter blokuje te podanie, Afobe zbiera piłkę i akcja Bormów, Grader do Goslinga. Tutaj ta prawa strona, Gosling odkryty cały czas przez Czakę, dobrze wyszedł z tej sytuacji, Grader do Artera. Kaluma Wilson, Benedykta Fobę. Ben, tutaj trochę zaspał kościelny. Afobei, i dobrze, Petr Czech. Trochę kościelny zaspał, zas, zaspał Mustafi, wyszedł do Kaluma Wilsona. Rzut rożny Daniels, ale za krótkie to dośrodkowanie, Ramzy bez problemu wybija tą piłkę i prowadzimy Mohameda Elneniego na za Arona Ramzeja. Zobaczymy co Egipcjanin zaproponuje nam w środku pola. Miejmy nadzieję, że. Coś, przynajmniej ten sam poziom, co Aaron Ramsey, który dostał noce 7-1. A znowu Bormow, Gradle. Gradle. tutaj znowu de Wilsona. Dobrze, Lauren Kościelny zbiera tą piłkę. Monreal, znowu Kościelny. Kościelny jest tym obrońcą, który nie jest, nie powinien rozgrywać za bardzo. Bardziej Mustafi powinien rozgrywać tę piłkę pod, pod naszym, od naszego pola karnego, jednak Kościelny też potrafi dobrze podać. Teraz znowu Kościelny przecina podanie do Wilsona i spokojnie wycofanie do Petra Czecha, który gra z Mustafim. Znowu Kościelny czaka, ładnie spokojnie rozgrywamy, budujemy tą akcję. Izil teraz do Giroud, Giroud jest polu lukardym, Giroud, Boruc powstrzymuje, bronię ten strzał, nie będzie hat-trick Olivera, że rób przynajmniej w tym, w tym momencie, ale kolejny rzut rożny Mesut Izil, Mesut Izil z rzutu rożnego znowu tam na Giroud, tym razem pił. krył naszego napastnika i szansa dla Burmów na kontrę Harry Arter. Świetny powrót Alexisa Sancheza i całe zagrożenie zażegnane. Widzimy, mamy wielką przewagę nad Bormą w 30 do 7 w strzałach. 63% posiadania piłki. Teraz Ziru przechwycił tę piłkę. Jest Alex Oxley Chamberlain na prawej stronie. Chamberlain, Belarin tam ładnie obiega, ale Chamberlain wybrał zagranie do środka do Chucky. Dobrze, Benedict AfoB się cofnął. Mustafi jednak zabiera piłkę Wilsonowi. Znowu mamy piłkę Alexis Sanchez. Dan Gosling. Zabiera mu futbolówkę. afob ale z Sanchez blokuje. Giru, trochę kopaniny tutaj w środku, pola. Znowu piłka z gości, w posiadaniu gości. Afobę do artera. Widzimy, jak głęboko cofa się w ogóle napastnik Bormov żeby dostać piłkę. Znowu Benedict afob do Kaluma Wilsona. Ten bardzo szybki napastnik Bormov Teraz dobra piłka Wilson. Wilson jest 3 do 1. Tak jak myślałem. Coś może z tego wyjść. Szybkość, go, szybkość Wilsona i ta, ta ruchliwość, bo a afob daje nam sprawia nam trochę problemu. Widzimy tutaj dobrze pokazane, jak Gosling zagrywa. Tutaj jest afob, tutaj jest Wilson, czeka, który powinien być bliżej Goslinga, zupełnie zgrubiony kościelny poszedł za afob, Mustafi zupełnie nie, nie liczy się w tej akcji, więc trochę tutaj nasz środek obrony źle zagrał. Widzimy. Gustafi nie poszedł za Wilsonem, zupełnie nie poszedł za akcją. Ale 3-1 jeszcze 10 minut spotkania. Zrobimy ostatnią naszą zmianę. Santi Cacorla wejdzie za Zila. Trochę świeżych nóg z przodu na ostatnie te 8-10 minut. Dobry mecz w naszym wykonaniu. Może ta bramka jest trochę szkoda tej straconej bramki, ale ogólnie gramy bardzo dobrze. Eee, świetny występ Giru, pomimo tego, że nie trafił karnego. Teraz Monreal do Chucky to jest doliczony czas gry. Już praktycznie sędzia zaraz powinien skończyć spotkanie. Jeszcze El Neni do Giru. Czy będziemy mieć jeszcze jedną akcję? Niech Cook zabiera piłkę, podanie do Wilsona. Może powinien w, trochę wcześniej wycofać trochę naszą linię obrony, żeby yy, poradzić sobie z tą szybkością. Teraz Gosling, dobrze kościelny. Alexis Sanchez, dobre zagranie do Giru. I sędzia zaraz powinien skończyć spotkanie. Jeszcze Kacorla do Alexisa. Jestem zadowolony. Zdominowaliśmy ten mecz. Widzimy wielka dominacja z naszej, z naszej strony. 17 strzałów ze stansu, 31 ogół. Jak arbiter kończy spotkanie: 3 do 1 wygrywamy z Bournemouth. Jestem zadowolony z wyniku. 3-1 daje nam drugie miejsce. Widzimy Manchester United wygrał 5-2. Watford także 3-1. City 1-0. Z meczów, które do tej pory się. Odbyły. Więc to by było na tyle. Kiedy wracamy? Wrócimy najprawdopodobniej na mecz z Chelsea. Trzecia kolejka. Zaraz po tym meczu powinno być losowanie. Zaraz przed tym meczem chyba powinno być losowanie Ligi Mistrzów. Więc tak naprawdę wrócimy chwilę wcześniej na losowanie Ligi Mistrzów. Zobaczymy, co, z jaką grupę dostaniemy. Potem zagramy z Chelsea. Jeżeli podoba Wam się, te, macie jakieś sugestie, podoba Wam się to, co widzicie, to, to, co słyszycie, zapraszam do komentowania, także do polubienia tego wideo. Jeżeli nie chcecie, żeby Was ominęły kolejne części, subskrybujcie. Tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczenia następnym razem.